Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Jedziemy ostro, panowie, wszyscy! Jak dobrze nam umarli radę pacyfikować ruską wieś, stojąc pod wodem, za automatem, śpiewając reaktywną wieś. Nie boję się ruska, nie boję się go, nie boję się sierpa i błota, za katy, za grodno, za wilno, za lwów. Przyjechali kibice z innych miast, z Rumi, z Wejherowa, z Koszalina. Napiszemy do miasta pismo, prośbę. Jakieś dwa lata temu Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Sopocie złożył u nas w mieście jakieś pismo, żeby na Placu Zwycięstwa pod pomnikiem żołnierza polskiego, żeby zawisła tablica poświęcona żołnierzom wyklętym, konkretnie 5. Brygadzie Wileńskiej AK pod dowództwem Łupaszki. Miasto postanowiło, że tą tablicę umieści na cmentarzu, bo pomnik się sypie i tak dalej. Nie wiem, dla mnie to jest prosta sprawa, bo pomnik powinno się zburzyć, postawić nowy i nie ma problemu. No niestety tablica ponoć ma być na cmentarzu. Jak to będzie? Nie wiem. My będziemy się starali, napiszemy pismo do miasta, nie poparte żadnymi jakimiś petycjami czy podpisami. Wy tutaj jesteście, myślę, że ludźmi, którzy to poprą. Chcielibyśmy, aby w mieście, w którym jest jeszcze kilka ulic poświęconym komunie, żeby te ulice powoli znikały, nazwy tych ulic, i żeby jedną z tych ulic nazwać Żołnierzy Wyklętych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, u nas w mieście jest różnie, ale czasem coś wychodzi. No, może się uda. No, nie wiem, zobaczymy. Dziękujemy wszystkim za przybycie.